Siemanko wszystkim, witajcie w pierwszym odcinku z gry, no właśnie, Farming Simulator 22. W końcu się doczekaliśmy. 3 lata czekania od wypuszczenia ostatniej części i w końcu tutaj jest. Więc tak, rozgrywkę będziemy zaczynać, jak widzicie, mój stan konta 1,5 miliona euro, chyba to jest, tak? I nie będziemy grać na najłatwiejszym poziomie trudności, w sensie trudność gospodarcza będzie ustawiona na najłatwiejszy, ale będziemy zaczynać od samego początku, bez swojej gospodarki, bez swoich maszyn, tylko po prostu kupimy sobie pierwszą ziemię, zakupimy maszyny i dopiero wtedy będziemy próbować jakoś to po prostu ulepszyć. Więc tak, ja sobie znalazłem tutaj miejsce, w którym chciał zacząć i to jest pole 33-34. Więc kupimy to. I po prostu zobaczmy, jak to wygląda. Przeniosę się tutaj, żeby nie trzeba było iść taki kawał drogi. Mój plan jest następujący. Tutaj są te dwa pola przede mną teraz. Na tych polach będziemy pracować na początku. Tutaj postaramy się zbudować gospodarkę, jakieś wiaty, dom i tak dalej. Jednak na początku tego niestety nie będzie, no bo nie będzie nas na to stać. Tutaj po długości też można postawić jakieś wiaty, no ale to dopiero w przyszłości. Więc teraz po prostu zajmiemy się zakupem podstawowych maszyn. Więc tak, zaczniemy od ciągnika. Ciągnik kupię. To jest w ogóle nowa firma chyba w Farming Simulatorze. W 19 nie pamiętam, żeby coś takiego było. Ale niech będzie ten klas. Oczywiście zrobimy go trochę mocniejszego niż 205 koni, bo to będzie troszeczkę za mało. Ale 264, 295... A niech będzie najmocniejszy. Ustawienia kół, ustawienia kół. Na pewno będą obciążniki i szerokie opony. To się później przyda. Tablice rejestracyjne, nie będę się w to bawił. Chociaż w sumie na jednym mogę coś takiego zrobić. Więc jak to się ustawia? O, tutaj się przestawia, dobrze. Ok. Więc niech będzie SOG od Sense of Games. Tutaj zrobimy przerwę, jeżeli da się takie coś zrobić. Nie, nie da się. Dobrze, to będzie bez tablicy. Dobrze, to kupujemy ten traktor. Teraz przydałby się kombajn. Kombajn kupimy coś małego i taniego na początek, bo na razie nas nie będzie stać, żeby kupić coś bardzo dużego, więc nie będzie może ten New Holland na początek. Tak jak jest, nic tutaj nie będę mu zmieniał. Później header do niego jeszcze jest potrzebny. 7,5 metra, super. Jeszcze nie wiem jak go przewiąza, ale to się zaraz pokombinuję z tym. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Przyczepy. Przyczepę weźmiemy jakąś średnią, mi się wydaje. 18,5 tysiąca litrów. Niech będzie ta. Na pewno będzie nam potrzebny siewnik. Gdzie są siewniki? Jest. Muszę się do tego przyzwyczaić. W 19 już wszystko wiedziałem, gdzie co jest, a tutaj jest zupełny
zupełnie inny układ tych wszystkich rzeczy w sklepie, więc no, muszę się do tego po prostu przyzwyczaić. Siewnik na początek, myślę, że ten by był super. Więc go kupię. I zostało nam 375 tysięcy. Więc może kupimy jeszcze jeden jakiś mały ciągnik. To są elektryczne ciągniki, to nie. Teraz to są wszystkie elektryczne ciągniki. Nie, no to nie może być elektryczne. A weźmiemy tego Maseja może. Ten mały ciągnik i tak będzie używany tylko i wyłącznie do oprysku, więc nie musi być jakiś duży, drogi, taki w zupełności jak ten tutaj wystarczy. Chociaż nie ukrywam, że z przodu mógłbym mieć zaczep trzypunktowy. No właśnie. Konfiguracja silnika. Niech będzie taki. Więc do tego trzeba jeszcze kupić opryskiwacz, który znajduje się, nie wiem, muszę szukać. Jest. A początek ten najmniejszy. I jeszcze zbiornik do niego, żeby po prostu co chwilę nie jeździć i nie napełniać. Dobrze, zobaczmy co mamy. Oj, na początek muszę wyłączyć jedną opcję, bo nienawidzę automatycznego rozruchu silnika. Wolę to po prostu robić sam. Automatyczny rozruch silnika wyłącz. A propos opcji, chwasty sobie wyłączymy na początek, wapno tak samo, kamienie na polu niech zostaną, konieczna okresowa orka to też wyłączymy i niszczenie plonów niech zostanie. Nie, też wyłączymy. Wzrost sezonowy. Będziemy grać bez wzrostu sezonowego, bo no po prostu za długo by to trwało, za dużo przebijania i jest to zupełnie niepotrzebne, ale kto wie, może kiedyś zrobię serię z włączonym wzrostem sezonowym. No zobaczymy jak będzie. Zużycie paliwa niech będzie domyślne. Wolałbym wysokie, bo te maszyny naprawdę bardzo wolno zużywają w tej grze paliwo, więc no jest to trochę mało realistyczne moim zdaniem. Dobrze. Trudności gospodarcze weźmiemy łatwe. Dobrze. Co my tu mamy? Traktor, kombajn, header do niego. Przyczepa, siewnik. Drugi traktor, opryskiwacz. I zbiornik. Więc tak. Ten siewnik ma funkcję siania tak jakby bezpośredniego zaraz po orce, więc nie trzeba dokupować do niego kultywatora ani innych takich rzeczy, więc dlatego wybrałem po prostu ten. On ogólnie w sklepie, właśnie to jest jeden błąd, który tutaj zauważyłem, on też nawozi, jednak tutaj nie jest to napisane. Pamiętam, że w 19 było to napisane, że siewnik miał opcję nawożenia razem z sianiem. No tutaj niestety tego nie ma. No ale on też nawozi. Mimo tego, że nie trzeba do niego nawozu kupować. No to jest taki błąd na początek, no ale no nie spotkałem się jeszcze z grą, która by została wydana i nie miałaby żadnego błędu na początku, więc no poczekamy, na pewno Giant Software się tym zajmie i to naprawi. Dobrze, czy na początek coś jeszcze będzie potrzebne? Chyba nie. Więc w takim razie pozawozimy sobie te wszystkie maszyny tam, gdzie powinny one stać. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Ja gram na kierownicy Logitech G29, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że
będziecie słyszeć szum tej kierownicy po prostu, jak nie będę obracał, i od razu sorry za to. No bo niestety, no, wszystkie chyba kierownice są dosyć głośne, jeżeli chodzi o używanie ich. Będę używał także joysticka do podnoszenia ramion w różnych, nie wiem, ładowarkach teleskopowych, na przykład mini ładowarkach. I to jest Thrustmaster, nie pamiętam modelu, ale to jest Airbus Edition, więc no, najbardziej to on się nadaje właśnie do Flight Simulator, jeżeli dobrze pamiętam. No ale my nie będziemy grać w takim. Tutaj już widzę, że coś nam rośnie na tym polu. Nie wiem jeszcze za bardzo, co to jest, co sprawdzimy. Ale na razie chciałbym się skupić na złożeniu maszyn, po prostu na naszą potencjalną gospodarkę. Dobrze, zobaczmy, co tutaj rośnie. Soja, super, będzie można to zebrać. I od razu widzę, że nawiezienie jest 0%, więc mamy opryskiwać, więc będziemy mogli to nawieźć. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym zobaczyć, ile kosztuje dom na gospodarstwie, no bo dom by się przydał, tak? Budowa domy rolnika 150 tysięcy, więc my sobie kupimy ten dom. Ogólnie to jeszcze nie bardzo ogarniam, jak się tym steruje w ogóle, jak to ustawić. Aha, prawy przycisk myszy się przekręca, dobrze. Dobra, musi być w tą stronę. Gdzie by go postawić? Nie, tam było najlepsze jedno miejsce. Więc niech będzie tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. No nie wygląda to najgorzej. Wyjście jest od tej strony, ale może tak być. Dobrze, w takim razie przenieśmy się do innych maszyn i po prostu zacznijmy zwozić to wszystko. Podejrzewam, że w tym odcinku jeszcze nie będę robił żniw tej soi, co tam jest, bo zanim ja to wszystko pozwożę, to no to chwilę pewnie minie, także żniwo po prostu zaczniemy w kolejnym odcinku. Ile będzie odcinków? Nie mam pojęcia. No zobaczymy, jaki będzie progres po prostu. Jak szybko to będzie szło, jak szybko zarobimy pieniądze. Czekajcie, ja sobie tylko szybko sprawdzę, co tutaj właśnie, co to jest, bo nawet nie wiem. Sorgo. To też będzie można zebrać. Super. Więc tak jak mówiłem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak szybki będzie progres. No, czy to będzie 20 odcinków, 40 odcinków. No ale będę chciał zrobić, znaczy będę starał się zrobić wszystko, co jest dostępne w tej grze, zanim po prostu będzie koniec tej serii. Także jest mi bardzo ciężko powiedzieć na daną chwilę, ile to zajmie czasu, ile odcinków. No jak to po prostu wszystko będzie wyglądać, tak? Jeśli chodzi o długość odcinków, no to zrobię standardowo, jak prawdopodobnie tak jak inni, około 20-30 minut maksymalnie. No bo siedzieć i oglądać 2 godziny, no to też nikomu by się raczej nie chciało, więc odcinki będą krótkie. Znaczy krótkie, standardowe bardziej mi się wydaje niż krótkie. I tyle. Będę chciał spróbować, bo nie wiem, czy mi się to jeszcze uda, zrobić coś takiego, że jak na przykład będę robił żniwa, to żeby po prostu nie siedzieć i nie gadać o nie wiadomo czym przez cały okres żniw, gdzie zajmie na przykład to pół godziny na jednym polu, to po prostu będę robił tak zwane timelapse, czyli przyspieszał czas,
dodam jakąś muzykę i myślę, że się to będzie fajnie oglądać. No ale to mi dacie znać w komentarzach, czy się podoba, czy się nie podoba, czy to zmienić, czy nie. No na razie to na początku robię to metodą prób i błędów tak naprawdę, bo nigdy nie miałem wcześniej styczności z nagrywaniem odcinków z gier. No ale pomyślałem, że no czemu nie, można spróbować, tak? Ale muszę się przyznać do jednej rzeczy. Obycie się z mikrofonem to jest coś, czego trzeba się po prostu nauczyć, bo no ciężko jest po prostu usiąść i mówić sensem cały czas, także no zobaczymy, czy mi się to uda. Dobrze, teraz trzeba napełnić siewnik. Nie sprawdziłem niestety, ile nasion do niego wchodzi. Ile nasion do niego wchodzi, więc na razie kupiłem jeden worek, a zobaczymy, czy wejdzie więcej, czy nie. Jeżeli tak, to się dokupi po prostu drugi. Oczywiście pomyliłem guziki. 32%, no to jeszcze dwa worki można kupić. Dobra. Znowu pomyliłem guziki. Także tak, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, mam nadzieję, że będzie się to fajnie oglądało, będzie wam się podobać i będziecie chcieli więcej. No. Ale to tak jak mówię, to już mi dacie znać w komentarzach. Jak się rozglądam i patrzę na tą grę i nie widzę jakichś większych, muszę wam powiedzieć szczerze, większej poprawy graficznej. Wszystko raczej wygląda tak samo, jak wyglądało w 19. Chociaż z tego co pamiętam, to między 17 a 19 był duży skok graficzny i to było wtedy takie wow. Tutaj wydaje mi się, że w grafice niewiele zostało poprawione. Znaczy jest kilka małych tam szczegółów, różnic, ale nie zmieniło się to jakoś diametralnie, po prostu bardzo, więc może z jednej strony to i dobrze, z drugiej strony może i nie, no zależy. Na przykład jeżeli ktoś ma starszy komputer a chciałby pograć w tą grę, to nie musi ulepszać sprzętu, kupować jakichś nowych rzeczy, żeby po prostu zagrać sobie Farminga, tylko wymagania są praktycznie takie same, może ciut większe niż w 19, także także z jednej strony może to i dobrze, że nie ma tutaj jakiejś dużej poprawy graficznej, bo wiadomo, im lepsza grafika, tym większe są wymagania, a nie zawsze to dobrze po prostu. No jak ktoś ma na przykład fajny komputer, drogi i mocny i szybki, no to dla takiej osoby pewnie by to było, no wiecie, mogliby zrobić coś jednak lepszego z tą grafiką. Zaraz jeszcze powiem o dźwięku, bo dźwięki tu się bardzo dodały, ale to za chwilę. Najpierw muszę kupić no oprysk do tego, tak? Płynny nawóz. Tak samo, nie mam pojęcia ile wejdzie, nie sprawdziłem. Ale to się zaraz okaże. Także tak, dźwięki. No jest bardzo duża poprawa, jeżeli chodzi o dźwięki, bo w większości w Farmingu 19 te dźwięki były bardzo do siebie podobne. Było ich mniej niż jest tutaj. Tutaj na przykład są dźwięki nawet jeżeli... No teraz akurat nie było tego słychać, ale jak się przejeżdża przez
przez jakiś rów albo coś, no to słychać taki dźwięk specyficzny, jakby nawet nie wiem, do czego to porównać tak naprawdę, ale fajnie, bo dodali coś takiego w środku. No tutaj się niewiele zmieniło, muszę przyznać. Na pewno są dodane animacje kierunkowskazów. Zmieniony został dźwięk silnika po prostu. W sensie, no tutaj akurat mamy automatyczną skrzynię biegów, czyli do przodu neutral i do tyłu możemy jechać. I tutaj tak jakby nie słychać tego, tej zmiany biegów, ale w starszych na przykład traktorach, jak się kupi jakiś starszy model, to tam normalnie słychać, jak biegi się zmieniają. Na przykład są cztery biegi do przodu, no to słychać, jak one się zmieniają. Także bardzo fajnie jest to dodane. Do tego, z tego co wiem, można tutaj, jeżeli ktoś posiada pełną skrzynię biegów, ten shifter sześciobiegowy, to można ustawić sobie manualną skrzynię biegów. Co prawda działa to tylko w traktorach tych starszych, które miały takie przełożenia ręczne. No ale i tak mimo wszystko fajna zabawa. No ja jeszcze tego nie próbowałem ustawiać. Nie wiem, jak to w ogóle działa. Ale na pewno będę chciał spróbować. Także jak się czegoś dowiem, to na pewno was o tym poinformuję. Dobra, co tam jeszcze zostało do przywiezienia z tego sklepu? Tam już chyba został tylko traktor, prawda? Tak. No ten jest też nowszy niestety traktor i już też ma automatyczną skrzynię biegu, więc no niestety wam nie pokażę, o co mi chodziło tak naprawdę, więc... No ale może kiedyś się kupi jakiś starszy model. I wtedy... O, to są te dźwięki. Słychać w środku. Tak jakby się coś trząsło. Jakby plastiki jakieś się trząsło w środku w traktorze. Albo coś w tym stylu. No naprawdę. Z tym zrobili bardzo fajnie. Planek będzie jeszcze kupować te duże pola tutaj na lewo, bo no ja jestem z tych osób, które lubią grać na dużych maszynach, na dużych polach, niż jak jakoby na małych, więc raczej będę uderzał w duże maszyny. Oj, tu chyba nie zgasiłem silnika. Tak. No tak, przeniosłem się i nie zgasiłem silnika. Więc tak, ogólny plan znacie. Będę chciał się tutaj rozbudowywać w tym miejscu. Gospodarka ogólnie, jak się zaczyna grę na tej mapie Elm Creek, na której ja teraz jestem, to zaczyna się ją zaraz w tym miejscu. W tym miejscu i o ile dobrze wiem, o ile dobrze pamiętam, to te dwa pola są na początek. No i można się tutaj rozbudowywać. No ale te pola są bardzo małe, więc... No ja chciałem spróbować od początku, więc... Mi się wydaje, że... To jest bardzo dobre do tego miejsca. Tym bardziej, że tutaj jest trochę miejsce na jakieś wiaty, na jakieś garaże, na silos. No ale to dopiero w przyszłości, bo w tej grze to naprawdę bardzo dużo kosztuje. Będę chciał na pewno kupić jeszcze te pola. A później... Tak naprawdę jeszcze nie zaplanowałem, co będzie dalej. Więc no czas pokaże, jak się to wszystko ułoży, jak szybko będziemy zarabiać pieniądze. Jak zarobimy wystarczająco dużo pieniędzy, no to na pewno będą zwierzęta jakieś. Znaczy, jakie zwierzęta? Wszystkie będę chciał wypróbować. Co prawda nie znam jeszcze do końca mechaniki tej gry. 19 znam bardzo dobrze, no bo tam jednak... No mi się wydaje, że tak do wszystkiego do kupy to tak z 1000 godzin na pewno przegrałem, ale tutaj jest to zupełnie inaczej rozwiązane i wszystkiego tego tak naprawdę muszę się nauczyć od początku, więc można powiedzieć, że zaczynam od podstaw, tak?
A jak to będzie wyglądało, to jeszcze zobaczymy. Na przykład tutaj postawiłem ten wcześniej dom, ale ta ziemia się tutaj podniosła, będę chciał to jakoś wyrównać. Nie wiem, czy mi się to uda. W 19 by z tym nie było żadnego problemu. Albo tutaj na przykład nie byłoby żadnego problemu. No ale tutaj jeszcze nigdy się nie bawiłem tym kształtowaniem terenu całym i tak naprawdę nawet nie wiem, jak się tego używa. Prawdopodobnie poza odcinkiem będę próbował coś takiego zrobić, żeby tylko po prostu załapać, o co chodzi, a później z wami tutaj na odcinku postaram się wyrównać tą ziemię i powiedzieć wam co i jak. No ale tak jak mówię, najpierw muszę się sam tego nauczyć. Dobra, wystarczy mojego gadania już. Na pierwszy odcinek wydaje mi się, że to by było na tyle. No i do usłyszenia niebawem.